Witajcie wszyscy, dzisiaj kolejny filmik, czas na ulubieńców. Są to ulubieńcy zarówno sierpnia, jak i lipca. Nie robiłam ulubieńców w lipcu, więc mam tutaj parę rzeczy, nie jest tego dużo, ponieważ jak coś lubię, staram się tego nie zmieniać, ale dodało się parę rzeczy i pokażę Wam, co tutaj mam. Ulubieńcy z poprzedniego filmiku, dam linka na dole, ale to już było naprawdę, to był jeden z moich pierwszych filmików, cały czas są moimi ulubieńcami wciąż. No i plus te parę produktów, co tutaj mam ze sobą dzisiaj, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zostańcie ze mną. Pierwszymi produktami, którymi zacznę, moich ulubieńców, jest to zdecydowanie zestaw Proactive. Jest to na trądzik, bardzo fajny zestaw. Ja mam ten pierwszy krok, krok drugi, który dość dużo już zużyłam, i krok trzeci. Ja je zamówiłam przez internet, bo zaczęły po prostu, tu mnie zaczęło wywalać masakrycznie, dużo nieprzyjaciół i ogólnie zaczęłam wyglądać okropnie i wiem, Ania Dekretka1, którą pozdrawiam, jej kanał będzie na dole, poleciła mi to i akurat Ania niedawno stawiła bardzo fajny, dużo informacji na temat Proactive, także zapraszam na kanał Ani. Ania na pewno znacie pewnie Anię, a jak nie znacie, to zajrzyjcie do niej i filmik jest naprawdę super interesujący i widać różnicę przed i po, także bałam się zapachu, bo ja nie lubię nakładać czegoś na twarz, co nie pachnie, co mi nie odpowiada. Naprawdę fajny, jak na taki produkt, jak na razie duży kciuk w górę jest. Używam rano i wieczór, tak jak trzeba. Co prawda fakt, wysusza skórę i oni dają tam, ja dostałam parę kremów nawilżających, takie sprawy. Właśnie wiem, że Ania ten z zielonej herbaty lubi bardzo. Mi on jeszcze do gustu zbytnio nie przypadł, no ale to zależy, wiecie, od cery i od tego, co się lubi. Ale mi bardzo do gustu przypadł krem Garniera. Jest to taki dosyć nawilżający, ale nie taki, wiecie, że Wam się aż tak ten krem waży na twarzy. Jest on bardzo taki cieniutki, on ma SPF 15. Wygląda on tak, jest taki pompercy, to jest naprawdę fajne, bo się przekręca i plum plum wychodzi nam produkt, także jest naprawdę fajny. Koszt jego to jest około $6. A za Proactive zapłaciłam chyba 29, bo wziąłam ten taki duży zestaw. No i za wysyłkę zapłaciłam więcej, bo byłam niecierpliwa, musiałam dostać następnego dnia. Także wyszło mi tam $42 razem i teraz dopiero będę zamawiać zestaw tam na 90 dni, coś takiego. Ale to jeszcze do tego zajrzę i dam Wam znać, jak to idzie. Także wróćmy do Garniera. Naprawdę fajny kremik i taki lekki, ale nawilża, naprawdę ten Proactive mi wysuszył dosyć tutaj, tak? 2 dni używania tego, bam, z powrotem do normalnej skóry mojej, nie ma żadnych już podrażnień, ani nie czuję jakiejś suchości specjalnej, także naprawdę polecam. Następnym bardzo fajnym produktem jest produkt firmy bareMinerals. Jest to taki bronzer do całej twarzy. Ja Wam wszystkie nazwy wypiszę na dole. Wygląda on tak, ja go kładę na całą twarz i naprawdę ma taki naturalnie brązujący. Nie wiem, czy to będzie widać, jest to puder sypki, nie chcę tutaj zrobić bałaganu i stracić cały produkt. Cena $19, naprawdę warto. Naprawdę super. Nie wydaje mi się, nie znalazłam lepszego bronzera i czasami jak macie, wiecie, za jasny podkład, super, bo nic w ogóle nie widać, że podkład był za jasny, prawda? Więc naprawdę polecam. Fajna rzecz, żeby mieć, czasami nawet nałożyć tylko na krem, po prostu sobie trochę zbrązowić buźkę, żeby jakoś to ładniej, żeby taki mieć naturalny, wiecie, taki glow. Także naprawdę polecam. Kolejnym produktem jest tusz do rzęs firmy Revlon Lash Potion. Ja mam w kolorze najczarniejszym czarnym, 221 wodoodporny. Muszę mieć wodoodporny tusz, bo jak nie, to wszystko spływa ze mnie. Ma fajną taką kolorową buteleczkę, nie wiem czy jest w Polsce dostępny czy nie. Szczoteczkę ma również taką, znaczy szczoteczka jest praktycznie uniwersalna jak inne szczoteczki, ale ogólnie tusz jest naprawdę fajny, fajnie wydłuża i pogrubia za jednym razem. Cena około $6 i polecam, na pewno, bardzo go lubię. Przebił ten tusz poprzedni, który robiłam, to był Physicians Formula tusz, taki zielony z takim jakby liściem, miał nakrętkę jak liść. Jedną wadą jego było, że nie był wodoodporny i czasami jak malowałam rzęsy, to jak ukułam się tą szczoteczką, to myślałam, że masakra po prostu. Ten jest bardziej taki przyjemny w pośpiechu i formuła jest również bardzo fajna, także ten polecam. Ok, na paznokciach moich jest to lakier firmy NYC. Ten lakier kosztuje aż 99 centów. A przestanę nim majtać, tylko pokażę Wam kolor w końcu. Bardzo ładny, taki różowy. Jest to kolor 142 Preppy Pink. Ja go kupiłam tutaj w Targecie. Kolor jest naprawdę, mi się bardzo, bardzo podoba. Że tą rękę mam ładniej pomalowaną, to Wam tą pokażę. Także kolorek jest naprawdę fajny. I 98 czy 99 centów tego przebić raczej nie można. I w dodatku trzyma się na paznokciach super długo. Na palcach u nóg, no nie żartuję, z 2 tygodnie można w nim przejść. Już bardziej widać odrost paznokcia niż to, że on odpryskuje. Oczywiście trzeba położyć base coat i top coat i wtedy on naprawdę fajnie działa. Ja mam akurat tu przy sobie top coat, który używam. Jest to firmy Butter London. Bardzo fajny top coat. Niedługo będę miała koniec. Ja go użyłam, mam również bazę, go kupiłam w zestawie z bazą, jest to chyba koszt $30, ale naprawdę warto, bo przedłuża lakier o dużo. Niektóre nie, na ten z tym działa super i naprawdę jestem zadowolona. Szkoda, że nie mają bardziej takich, wiecie, kolorów, więcej takich. Mam ładną pomarańczkę jeszcze tej firmy, ale chciałabym takie jakieś inne ekscytujące kolory i właśnie to jest jedyny minus tej firmy NYC, że wszystko jest takie, wiecie, proste, nie ma jakiejś tam sensacji, no ale może się poprawią. I to jest long wearing, czyli długo noszący, bo jeszcze oni mają inne lakiery, ale tych innych nie lubię, one są o $1 droższe, ale nie mają tak super działania jak ten tańszy, także polecam naprawdę, jak macie okazję, jak mieszkacie w Stanach, czy macie okazję jakoś zgarnąć ten lakier, naprawdę polecam. Następnym produktem jest to produkt do ciała firmy Bath & Body Works o zapachu Pure Paradise. Jest to taki, to jest niby krem do ciała, ale on jest taki dosyć konsystencji takiego masła, więc jest naprawdę fajny. On się nadaje już do produktu Denko, bo zużyłam go naprawdę już, nie wiem czy wycisnąć go się jeszcze da, będę musiała go rozciąć. Ja go używam na noc, ponieważ jest on naprawdę taki, wiecie, nawilżający bardzo mocno i wchłania się dosyć długo, a u mnie przy moich upałach by mi zajęło pewnie godzinę, żeby wyschnąć z nimi, później by i tak wszystko ze mnie spłynęło. Ale na dzień miałam wersję takiego lżejszego balsamu, również ten sam zapach, kupiłam sobie do niego taką gangsterską pompkę, żeby było mi łatwiej go wydobywać. I naprawdę fajny produkt, żałuję, że była to limitowana wersja na lato. No ale cóż, na jesień też się fajnego coś na pewno szybciutko pojawi, więc niedługo coś zgarnę i Wam pokażę. Cena ich to było $12,50, to kosztowało $11, ale jak wiecie, wydaje mi się, że wiecie, Bath & Body Works ma często kup 3 dostań 2 gratis, albo kup 2 dostań 1 gratis. Nie pamiętam co z tym kupiłam. Możliwe, że były to rzeczy, które kupiłam razem z moją mamą i po prostu zgarnęłam tutaj 2 rzeczy dla siebie, bo nie wydaje mi się, że mam coś jeszcze, więc pewnie kupiłam z nią. I ja w ogóle bardzo lubię balsamy tej firmy, lubię mgiełki, bardzo lubię świeczki, zapachy do domu, takie wiecie, do kontaktu. Naprawdę lubię Bath & Body Works, ale zawsze czekam, żeby jakąś zniżkę zgarnąć, bo czasami wydaje mi się, że za taką butelkę $11 to jest trochę przegięcie, no ale. Następnym produktem jest to produkt do włosów. Jest to odżywka, którą się nie spłukuje, zostawia się na włosach po myciu. Ona robi 10 super rzeczy dla naszych włosów. Tam dodaje blasku, pomaga rozczesywać włosy. i pomaga na pewno w naprawie końcówek i jest również jako przed gorącym użyciem prostownicy i suszarki. Naprawdę bardzo fajny produkt, pachnie. Bardzo fajnie pachnie. Jest to 120 ml, wygląda ona z taką pompką, więc ja ją zaraz po umyciu głowy, jak ściągnę mój ręcznik, pryskam całą głowę nią i dopiero później suszę włosy. Pomaga na pewno w rozczesywaniu bardzo fajnie. No i zapach zostaje na włosach bardzo długo. Dość droga, bo około $20. Zależy gdzie się można dostać za 17, a można i zapłacić 25. Zależy gdzie się pójdzie i kupi, także zależy jak się ją dostanie. Ja moją kupiłam ostatnio w Publixie, bo robiłam zakupy i stwierdziłam, że wrzucę ją do koszyka i chyba mnie wyniosła $20. Trochę przepłaciłam, no ale już mi się mój inny produkt skończył, więc musiałam coś nabyć. A jeżeli jesteśmy przy włosach i przy używaniu prostownicy, to jest to fajny produkt firmy Paul Mitchell. Jest to w sprayu. Ja już nie wiem, czy mówiłam wcześniej, wszystkie nazwy wpiszę Wam na dole, żebyście wiedzieli dokładnie. Jego nakłada się na włosy, sprayuje się na włosy suche przed prostowaniem i on pomaga właśnie, żeby oczywiście przed gorącym, ale również pomaga po prostowaniu. Trzeba z nim znowu spryskać włosy i te włosy zostają prostsze przez długi czas. Nawet następnego dnia rano, jak czasami wstanę i tylko szczotką przejadę, włosy są proste. Jest na pewno fajny produkt, żeby się w nim pobawić. Cena jest $16, może trochę dużo, ale warto było sprawdzić. Podoba mi się on bardzo i mam nadzieję, że tak zostanie. Tutaj są dosyć duże upały, więc wydaje mi się, że w Polsce on tym bardziej powinien działać. Jeżeli byście mieli szansę go dostać, to naprawdę polecam. Ostatnią rzeczą, czekaj, wyjdę z chwilę z kadru, jest moja torebka firmy Denim & Supply, którą, jak oglądacie moje vlogi, nie wiem, czy już było to we vlogu? Może nie było. Jest to taka torebka z plecionym z przodem. Z tyłu ma zwykły materiał, ma skórzany pasek i również skórzany dół. Oryginalna cena tej torebki była $200, a ja ją kupiłam za 20, także $180 zniżki. Historia śmieszna, byliśmy z Rickiem na zakupach i szukaliśmy paska i różnych rzeczy i Rick wyciągnął za jakiejś półki, z jakiegoś kosza, bo w Macy's Denim & Supply mają czasami takie kosze pod półkami, które warto sprawdzać. I wyciągnął i ciągnął za ten pasek i ciągnął i wyszła cała torebka. Mówi, co tu jest? I poszliśmy sprawdzić cenę i $20. I tak praktycznie odkąd ją żeśmy kupili. Wszystkie inne torebki poszły na odstawkę, bo to jest po prostu tak wygodna i pojemna. Więc naprawdę fajna rzecz. Szkoda, że nie mogę Wam dać stronki, gdzie możecie ją kupić. To jest chyba kolekcja z 2012 roku lata, czy z jesieni. Także jest ona już dość stara. Pewnie była gdzieś na jakimś manekinie albo z tyłu magazynu ją wyciągnęli i bach, Ricio znalazł. To byli moi ulubieńcy miesiąca lipiec, sierpień. Połowy lipca, większość sierpnia. Nie jest tego dużo, ale jak już mówiłam wcześniej, moje produkty się bardzo często nie zmieniają, zostaję przy tym samym większość czasu, ale próbuję również inne rzeczy. Jeżeli macie coś do polecenia, co sądzicie, żeby mi się spodobało, zostańcie w komentarzu na dole. Tymczasem żegnam się z Wami serdecznie, do zobaczenia w kolejnym filmiku, trzymajcie się, pa pa.